Serdecznie witam Was w gościnnych murach Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynacie właśnie przygodę swojego życia. Studia to pogłębianie wiedzy, umiejętności, ale również szansa na otwarcie zupełnie nowych znajomości. Zachęcam Was do korzystania z niezbędnika studenta, który pomoże Wam bez przeszkód rozpocząć tę wielką przygodę. Drodzy studenci, witam Was bardzo serdecznie na Uniwersytecie Gdańskim. Cieszę się, że wybraliście studia właśnie na naszej uczelni. Dołączyliście właśnie do ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy realizują swoje pasje na 11 wydziałach. Studia to wielka przygoda intelektualna. Już wkrótce będziecie uczęszczać na zajęcia prowadzone przez wybitnych naukowców, doskonałych dydaktyków, którzy znają relacje mistrz-uczeń. Wiedza, którą zdobędziecie, będzie podstawą Waszej przyszłej kariery zawodowej. Pamiętajcie, studia to nie tylko nauka, to także okazja do rozwoju pasji sportowych, artystycznych. Zachęcam Was, abyście zapoznali się z ofertą naszych kół teatralnych, tanecznych, wokalnych, a także z ofertą naszych sekcji sportowych. Uniwersytet Gdański to miejsce wyjątkowe dla każdego. To otwartość, życzliwość, empatia. Jesteście dla nas bardzo ważni i wiem, jak trudne mogą okazać się Wasze początki w strukturze uniwersyteckiej. I właśnie dlatego zachęcam, abyście zapoznali się z przygotowywanym właśnie niezbędnikiem. Znajdziecie w nim odpowiedzi na wiele trudnych pytań, poznacie swoje prawa i obowiązki, a potem będzie już tylko łatwiej. Cieszę się, że jesteście z nami. Zapraszam Was do obejrzenia filmu przygotowanego przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. Film wprowadzi Was w życie na naszej uczelni, pozwoli poznać najważniejsze jednostki i procedury. Zachęcam Was także do polajkowania nas na Facebooku i zasubskrybowania na YouTubie. Dzięki temu nie ominą Was żadne wydarzenia odbywające się na Uniwersytecie Gdańskim. Poznaliście już rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor do spraw studenckich oraz dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Warto też, żebyście sprawdzili, kto jest dziekanem i pradziekanem do spraw studenckich na Waszym wydziale. Teraz przejdziemy do kilku najważniejszych kwestii, które dotyczą każdego studenta pierwszego roku. Większość z tych spraw można załatwić na e-uczelni oraz portalu studenta. Obecnie funkcjonują dwa systemy, ponieważ Uniwersytet Gdański zmienia system, na którym pracuje. Już niedługo portal studenta nie będzie funkcjonował. Teraz przejdziemy do tego, jak zalogować się do obu systemów. Wchodzimy na stronę euczelnia.ug.edu.pl. Następnie klikamy przycisk Zaloguj się, wpisujemy nasz adres e-mail oraz hasło. Teraz wchodzimy pod link ps.ug.edu.pl. Klikamy Zaloguj się, wpisujemy nasz numer indeksu oraz hasło. Najważniejszą kwestią na samym początku roku jest złożenie oświadczenia oraz ślubowanie. Po zalogowaniu na portal studenta należy wejść w zakładkę Elektroniczny indeks, kliknąć przycisk Złóż oświadczenie i ślubowanie. By móc ukończyć ten krok, musimy zaakceptować wszystkie zgody i wcisnąć przycisk Złóż. Każdy z Was, by móc korzystać ze zniżek, potrzebuje legitymacji studenckiej. By ją otrzymać, należy wejść na uczelnię w zakładkę Dokumenty, a następnie należy kliknąć Złóż wniosek. Po wybraniu kierunku studiów klikamy Dalej, a w polu Rodzaj wniosku wybieramy wydanie ELS, ELD. Po wgraniu zdjęcia możemy wysłać wniosek. Pamiętajcie, że wniosek musi zostać opłacony. Numer konta, na który macie przelać opłatę, znajduje się w zakładce Płatności na portalu studenta. Legitymacja może posłużyć także jako karta miejska. Sprawdźcie stronę ZTM, by wiedzieć, jak to zrobić. Dodatkowo możecie mieć swoją legitymację w aplikacji mObywatel. Wystarczy, że wejdziecie na e-uczelnię w zakładce Dokumenty, wybierzecie mLegitymacja. Po zeskanowaniu kodu QR w aplikacji mObywatel możecie mieć swoją legitymację w telefonie. Każdy student musi odbyć dwa obowiązkowe szkolenia. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo i higiena kształcenia. Dzięki niemu poznacie m.in. najważniejsze zasady funkcjonowania na uniwersytecie, czy przypomnicie sobie, jak reagować w kryzysowych sytuacjach. Musicie także wykonać szkolenie biblioteczne, dzięki któremu dowiecie się, jak funkcjonuje biblioteka oraz jak z niej skorzystać. Więcej informacji o bibliotece i o szkoleniu bibliotecznym znajdziecie w naszym osobnym filmie.
Na terenie całej uczelni możecie korzystać z darmowego internetu Eduro. Wystarczy, że skorzystacie z instrukcji dostępnej w portalu studenta w zakładce Sieć bezprzewodowa. Uniwersytet Gdański zapewnia także bezpłatny dostęp do pakietu Office 365. W portalu studenta w zakładce Office 365 również znajdziecie instrukcję, jak zdobyć dostęp do pakietu. Jeśli chcielibyście móc wjeżdżać samochodem na teren Oliwskiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, możecie skorzystać z takiej możliwości. Jednak musicie najpierw złożyć odpowiedni wniosek. Link znajdziecie po zeskanowaniu kodu QR oraz w komentarzu. Wcześniej czy później będziecie musieli wziąć udział w zapisach na zajęcia. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Uniwersytet Gdański obecnie funkcjonuje na dwóch platformach. Część rzeczy nadal znajduje się na portalu studenta. Zapisy na lektoraty będą odbywały się na portalu studenta, natomiast zapisy na fakultety czy WF na portalu e-uczelnia. Zacznijmy od zapisów na lektoraty. Po zalogowaniu na portal studenta wchodzimy w zakładkę Zapisy na zajęcia i wybieramy lektoraty. Pojawi nam się wówczas lista dostępnych lektoratów. Po wybraniu tego, który nas interesuje, klikamy na lektorat, następnie Zapisz na zajęcia i wypełniamy test plasujący. Dzięki wypełnieniu testu będziecie mogli zostać lepiej przypisani do grupy zajęciowej. Teraz przejdziemy do zapisów na portalu e-uczelnia. Logujemy się na stronę zapisy.euczelnia.ug.edu.pl. Logujemy się naszymi danymi do e-uczelni. Na stronie głównej pokaże się informacja o aktualnych zapisach. Przechodzimy do zakładki Preferencje, później Edycja. Następnie musimy ustalić preferencje przedmiotów, na które chcemy się zapisać. Po prawej stronie możemy kliknąć przyciski. Na początek, w górę, w dół, na koniec. Następnie należy zapisać swoje preferencje i przesłać. O terminach zapisów będziecie informowani na swoim wydziale. Na stronie Biura Kształcenia znajduje się kalendarz roku akademickiego. Możecie tam znaleźć informacje o wolnych dniach, o tym, kiedy zaczyna i kończy się sesja. By być na bieżąco z tym, co dzieje się na uniwersytecie, dobrze jest obserwować kilka stron, na których pojawiają się informacje dla studentów. Komunikaty na uczelni oraz na portalu studenta. Strona główna uniwersytetu ug.edu.pl. Warto obserwować strony wydziałów, a także Facebooki oraz Instagrama. Na wszystkich wydziałach UG znajdują się różowe skrzyneczki, czyli białe skrzyneczki z charakterystycznymi czerwonymi oznaczeniami. Można w nich znaleźć darmowe artykuły higieniczne na czas menstruacji. Celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu. Projekt realizowany jest przez Parlament Studentów i Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Teraz przejdziemy do spraw związanych z komfortem studiowania, z działalnością podczas studiów, sportem akademickim. O tym wszystkim opowiedzą Wam przedstawiciele poszczególnych jednostek. W odpowiedzi na trudną sytuację osób dotkniętych powodzią w Polsce, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, Biblioteka UG oraz inne jednostki organizują zbiórkę rzeczową oraz finansową. Na wydziałach możecie znaleźć kartony, do których możecie przekazać najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak środki czystości, materiały higieniczne, rękawice gumowe, agregatory prądotwórcze, powerbanki, baterie oraz świece. Zachęcamy także do wsparcia zbiórki finansowej, do której link możecie znaleźć w komentarzu. Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego zostało powołane przez jego magnificencję rektora w celu koordynacji działań społecznych, charytatywnych i naukowych studentów i doktorantów w ramach społeczności akademickiej naszej uczelni. W ramach centrum działa Parlament Studentów, Rada Doktorantów czy czasopismo naukowe Progres. Nasze działania opierają się na kilku filarach. Działamy charytatywnie. Organizujemy i włączamy się m.in. w Szlachetną Paczkę, organizujemy zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt, czy naszą sztandarową akcję Uraduj Groszem. Ważne są dla nas akcje społeczne. W poprzednich latach organizowaliśmy akcję Movember na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie promowaliśmy ideę profilaktyki chorób onkologicznych mężczyzn. Zorganizowaliśmy także Miesiąc Praw Kobiet, w ramach którego dyskutowaliśmy m.in. o tym, jak wygląda sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym. Kolejnym filarem naszej jednostki jest działalność naukowa. Na Uniwersytecie Gdańskim działa prężnie ponad 100 kół naukowych. Koła naukowe działają zarówno na wydziałach, ale także ogólnouniwersytecko, poza wydziałami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby student filologii polskiej był członkiem koła naukowego fizyków. Jeśli chcielibyście dołączyć do jakiegoś koła naukowego, ale nie wiecie jakiego, albo chcielibyście założyć własne koło, odezwijcie się do nas. Pomożemy Wam we wszystkich formalnościach. Adres mailowy zostanie podany na końcu filmu. Ponadto w dalszej części filmu dowiecie się o czasopiśmie Progres, które również zajmuje się działalnością naukową. Warto też wspomnieć o jednej z naszych inicjatyw, czyli o Kongresie Młodej Nauki.
Jeśli chcielibyście zorganizować panel naukowy podczas dużej konferencji naukowej odbywającej się na naszym uniwersytecie, albo chcielibyście wygłosić referat lub przygotować poster z wynikami swoich badań czy przemyśleń, to Kongres Młodej Nauki jest właśnie idealną okazją do tego. Co roku kongres odbywa się w lipcu i gromadzi kilkaset osób z całej Polski, które wymieniają się swoimi doświadczeniami oraz wynikami badań. Więcej informacji znajdziecie na stronie kongresmlodejnauki.pl. Jeśli chciałbyś zorganizować jakieś wydarzenie, ale nie wiesz, jak się za to zabrać, formalności na uniwersytecie są dosyć skomplikowane, odezwij się do nas. Możemy pomóc ze wszystkimi formalnościami, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa czy rozliczenia finansowego Twojego projektu. Istotną częścią Centrum Aktywności jest Parlament Studentów, czyli najwyższy organ samorządu studentów w naszej uczelni. Przedstawiciele parlamentu są zaangażowani w działalność Parlamentu Studentów RP czy Forum Uniwersytetów Polskich. Przedstawiciele studentów wybierani przez parlament zasiadają także w różnych organach uczelni, w Senacie, w komisjach czy radach wydziału. Dzięki tej działalności studentów zostały wprowadzone na przykład zmiany w regulaminie studiów, które mają posłużyć polepszeniu warunków studiowania. Nie zawsze wszystko musi się udać, dlatego Centrum Aktywności oraz Parlament Studentów służą wsparciem. Jeśli któreś z Was poczuło się niesprawiedliwie potraktowane przez kogoś z pracowników czy innych studentów, została wpisana zła ocena, czy wydarzyło się cokolwiek złego innego na uczelni, możecie się zwrócić do nas z prośbą o pomoc. Nigdy nie odmawiamy spotkania i rozmowy na temat Waszych problemów. We wszystkich sprawach możecie skontaktować się z nami pod adresami mailowymi casit@ug.edu.pl oraz parlament.studentów@ug.edu.pl. Dziękuję. Nazywam się Klaudia Saczewska, jestem koordynatorem programu Erasmus+ i chciałabym Wam przedstawić możliwości, które oferuje program Erasmus+. W ramach tego programu macie do dyspozycji wyjazdy na studia oraz praktyki. Na studia rekrutacja jest raz w roku, na przełomie lutego i marca, więc polecamy zgłosić się do koordynatora programu Erasmus na swoim wydziale, gdzie przedstawi Wam informacje i przedstawi Wam zasady rekrutacji. Oprócz tego możecie wyjechać na praktyki. Na praktyki rekrutacja jest ciągła, także serdecznie zapraszamy do złożenia dokumentów w naszym biurze. Program Erasmus+ daje tak niesamowite możliwości, że studenci powracający jeżdżą ponownie na studia bądź praktykę. Mają do dyspozycji 12 miesięcy na każdym poziomie studiów, czyli na poziomie licencjatu 12 miesięcy na realizację mobilności w programie Erasmus+. Na magisterce również macie do dyspozycji 12 miesięcy i na studiach doktoranckich oczywiście też 12 miesięcy. W przypadku studiów magisterskich 5-letnich macie do dyspozycji kapitał 24 miesięcy mobilności. Jeśli chodzi o dostępność krajów, gdzie można się udać na studia bądź praktykę, są to kraje europejskie oraz kraje stowarzyszone, tak jak Turcja, Norwegia bądź Serbia. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Gdańskiego w zakładce Erasmus+, albo do sekcji programu Erasmus+, mieszczącą się w biurze rektoratu pokoju 202. Uniwersytet Gdański posiada bogatą ofertę stypendialną, która oczywiście dotyczy także studentów pierwszego roku. Już na pierwszym roku można otrzymać stypendium rektora, które w kolejnych latach przyznawane jest za osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe bądź wysoką średnią. Jednak żeby dostać stypendium rektora na pierwszym roku studiów, trzeba być laureatem międzynarodowej lub ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej bądź okołoprzedmiotowej, albo można dostać stypendium rektora na pierwszym roku studiów za osiągnięcia sportowe, jeżeli jest się medalistą co najmniej mistrzostw Polski. Żeby dostać to świadczenie, trzeba także rozpocząć studia w roku zdawania matury. Dla studentów, których dochód w rodzinie na osobę na miesiąc netto nie przekracza 1570,50 zł, uniwersytet przygotował stypendia socjalne. Studenci, którzy są spoza Trójmiasta i w Trójmieście na czas studiów muszą wynajmować pokój lub zamieszkają w akademiku, mogą dostać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Jest również oddzielne świadczenie dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności. To stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia posiadanej niepełnosprawności. Każdy student uniwersytetu może też dwa razy w roku otrzymać zapomogę.
doświadczenie, które przyznawane jest w przypadku tak zwanego nagłego i przejściowego pogorszenia się sytuacji materialnej. Czyli mówiąc wprost, na przykład złamania nogi, choroby, śmierci członka rodziny, kradzieży na niekorzyść studenta, wypadku, powodzi, pożaru. Uniwersytet Gdański już po raz kolejny przygotował też tak zwane zapomogi na start dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczną studia w roku zdawania matury, na zakup materiałów potrzebnych do rozpoczęcia nauki w naszej uczelni, czyli na przykład laptopa, ale też czajnika czy kuchenki mikrofalowej. To po prostu zwrot części kosztów za te zakupy niezbędne do rozpoczęcia studiowania. Oprócz tego w Uniwersytecie Gdańskim są przyznawane nagrody rektora dla wyróżniających się studentów, a w tym roku akademickim już po raz trzeci przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją Santandera nagrody Santandera dla studentów i doktorantów. Tę nagrodę może dostać także student pierwszego roku, a jej najwyższa wartość to 2000 zł, więc warto się starać. Wszystkie stawki stypendiów, sposoby składania wniosków, szczegóły dokumentowania poszczególnych osiągnięć są opisane na stronie stypendia.ug.edu.pl. Są tam również kontakty mailowe i telefoniczne do wszystkich pracowników biura stypendialnego. Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w każdej możliwej sprawie związanej ze stypendiami. Nie musisz być studentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, aby spróbować swoich sił jako radiowiec. Radio Mors, czyli mega otwarte radio studenckie, zaprasza wszystkich chętnych przed mikrofony. U nas możesz być reporterem, prezenterem informacji, prowadzącym autorskie audycje, czy działać w dużych redakcyjnych projektach. Przeprowadzaj wywiady, twórz relacje z wydarzeń kulturalnych, odwiedzaj z mikrofonem imprezy sportowe, poprowadź najnowsze notowanie listy przebojów, albo budź słuchaczy z kubkiem kawy w ręku w naszej porannej audycji Śniadanie w Radio Mors. Nauczymy Cię, jak przygotować wiadomości do naszego serwisu, jak zrealizować dobrą sondę uliczną i jak zmontować ciekawy reportaż. Nie widzisz siebie przy mikrofonie? Żaden problem. Szukamy również osób do prowadzenia naszych social mediów, grafików czy PR-owców. U nas można także zrealizować praktyki studenckie. Po prostu do nas dołącz. To nic trudnego. Wyślij maila na adres mors@ug.edu.pl w tytule wpisując nabór. Umówimy się z Tobą na przesłuchanie i wspólnie rozpoczniemy szaloną radiową przygodę. Sprawdź nas! Nadajemy online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na mors.ug.edu.pl. Zajrzyj do naszej romówki. Być może już wkrótce znajdzie się tam też Twoja audycja. Nazywam się Agata Rudnik, jestem psycholożką i mam to szczęście, że mogę reprezentować Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Studia to niełatwy czas i masz prawo czuć tęsknotę, przemęczenie, przytłoczenie, różnego rodzaju lęki czy trudne emocje i wątpliwości. Z tym wszystkim możesz zgłosić się do nas. Może pojawiła się też u Ciebie myśl, jak wygląda wizyta u psychologa i to też jest dobry powód. W ramach centrum możesz skorzystać z 3 bezpłatnych spotkań. Natomiast jeśli uznasz, że potrzebujesz terapii długoterminowej, wspólnie możemy ustalić cele takiej terapii czy przyjrzeć się nurtom psychologicznym. Centrum to nie tylko konsultacje. Organizujemy różnego rodzaju wykłady, warsztaty, spotkania psychoedukacyjne, grupy wsparcia czy dodatkowe konsultacje online. Wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej Centrum Wsparcia pisane łącznie.ug.edu.pl. Do zobaczenia. Nazywam się Joanna Jakubowska i od lutego 2023 roku reprezentuję studentów naszej uczelni w międzynarodowym projekcie CEU. CEU zainicjowano w celu stworzenia Międzynarodowego Kampusu Uniwersytetu Europejskiego, gdzie granice nie ograniczają wymiany wiedzy i doświadczeń. Aktualnie trwa druga faza projektu, w którą zaangażowanych jest 9 uczelni. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Kadyksie, w Breście, w Kilonii, w Splicie, w Algarve, w Neapolu, Uniwersytet Maltański oraz Uniwersytet Nord. CEU daje studentom wiele możliwości. Mają oni szansę zapisać się chociażby na szkolenia, kursy, praktyki, staże czy też szkoły letnie. Natomiast ci, którzy chcą przyczynić się do rozwoju całego projektu, mogą zaangażować się znacznie bardziej bezpośrednio, biorąc udział w obradach Rady Nadzorczej oraz Rady Studentów. Wszystkie informacje znaleźć można na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych projektu. Nazywam się Kornel Bielawski i jestem zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Progres.
Nasze czasopismo powstało z myślą o studentach, doktorantach i młodych naukowcach będących na początku kariery naukowej i zdobywających dopiero pierwsze naukowe szlify. Redakcja czasopisma dokłada starań, aby autorzy otrzymywali konstruktywny feedback na temat ich pracy. Nadesłane teksty najpierw przechodzą wstępną redakcję prowadzoną przez członków naszego zespołu. Następnie poddawane są procesowi tzw. podwójnej anonimowej recenzji. Co ważne, recenzentów dobieramy w taki sposób, aby specjalizowali się w problematyce podejmowanej przez młodego badacza. Artykuły, które pozytywnie przejdą przez ten proces weryfikacji i zostaną poprawione zgodnie z naszymi wytycznymi, trafiają do wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie poddawane są procesowi profesjonalnej korekty językowej. Następnie teksty publikowane są w jednym z kolejnych numerów czasopisma Progres. Ważne jest dla nas, aby promować w Polsce i na świecie efekty badań naszych autorów. Artykuły publikujemy w formule Open Access, co znaczy, że są one dostępne za darmo i każdy ma do nich dostęp. Podejmujemy także starania, by czasopismo znajdowało się w możliwie jak największej liczbie internetowych baz danych. Dzięki temu opublikowane artykuły są łatwe do odnalezienia przez innych czytelników, którzy byliby danym tekstem zainteresowani. Obecnie czasopismo Progres publikuje artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nie zapominamy jednak o badaczach nauk ścisłych, przyrodniczych i eksperymentalnych. Na ich potrzeby przygotowujemy publikacje zbiorowe, również ze wsparciem i nadzorem merytorycznym ekspertów w danej dziedzinie. Wszystkich aspirujących badaczy zapraszamy do kontaktu z redakcją czasopisma Progres. Na pewno Wam pomożemy. Dzień dobry Państwu. Arnold Kłączyński, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. Witam Państwa serdecznie w tym gmachu, który oferuje bardzo dużo, bo oprócz tych książek i czasopism, które mamy na półkach po obu stronach, jeszcze dosyć sporo ciekawych materiałów znajdziecie Państwo w komputerach, w bazach dostępnych dla Was zawsze. Biblioteka jest otwarta, otwarta również na pomysły, na wyzwania. Jak pisał kiedyś Umberto Eco w takiej słynnej książce o bibliotece, biblioteka jest przygodą. I do tej przygody Was zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Maciej Nyka, jestem profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, a także zastępcą rzecznika do spraw równego traktowania dla studentów i doktorantów. Przede wszystkim chciałbym serdecznie Państwa powitać w naszej społeczności akademickiej, a także pogratulować wyboru uczelni, która na najbliższych kilka lat będzie dla Państwa miejscem, w którym koncentrować się będzie Państwa aktywność naukowa, ale także i towarzyska. Skoro Uniwersytet odgrywać ma tak istotne znaczenie w życiu studentów, doktorantów, wykładowców i pozostałych osób tu przebywających, myślę, że warto postarać się, aby było to miejsce możliwie najbardziej każdemu przyjazne. Odnośmy się do siebie z szacunkiem i tego szacunku oczekujmy. Biuro Rzecznika do Spraw Równego Traktowania prowadzi sprawy, w których dochodzi do naruszenia zasady niedyskryminacji, zarówno w relacjach pomiędzy studentami, jak i pomiędzy studentami a pracownikami uczelni. Przyjmujemy skargi, doradzamy, prowadzimy szkolenia, jeśli trzeba, prowadzimy mediacje. Nasze biuro mieści się na kampusie, na ulicy Barzyńskiego 1A, pokój 313. Jesteśmy dostępni także mailowo. Jeżeli dostrzegacie Państwo coś niepokojącego, reagujmy. To Państwo, Wasi starsi koledzy i koleżanki i wykładowcy, tworzymy Uniwersytet. Niech będzie on miejscem otwartym, tolerancyjnym, przyjaznym, miejscem, z którego wszyscy możemy być dumni. Życzę Państwu dobrego roku akademickiego. Uniwersytet Gdański oferuje swoim studentom zakwaterowanie w domach studenckich zlokalizowanych w Sopocie i Gdańsku, łącznie dysponując 1324 miejscami. Domy studenckie różnią się standardem liceum, co pozwala na dopasowanie oferty do różnych potrzeb i możliwości finansowych studentów. Wszystkie pokoje są wyposażone w dostęp do internetu, którego koszt jest wliczony w cenę zakwaterowania. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia profesjonalna ochrona Straży Uniwersyteckiej. Domy studenckie znajdują się w trzech lokalizacjach: w Sopocie DS7, na kampusie Oliwa DS3, DS4, DS5 oraz DS10, Brzeźnie DS11, a także w Gdańsku Głównym DS6. Ceny zakwaterowania wahają się od 605 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym do 815 zł za miejsce w pokoju jednoosobowym z samodzielnym sanitariatem. W razie potrzeb lub pytań zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem domy.studenckie@ug.edu.pl lub osobiście w dziale domów studenckich na pierwszym piętrze budynku administracji przy ulicy Barzyńskiego 1A, gdzie miłe panie chętnie udzielą wszelkiej pomocy. Witam serdecznie.
Sportem na uczelni zajmują się dwie jednostki: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego. Nasze główne obszary działalności to przede wszystkim dydaktyka, wychowanie fizyczne, rekreacja, rehabilitacja i sport. Wychowanie fizyczne to przedmiot obowiązkowy na uczelni, obowiązkowy w wymiarze, ale dowolny w formie. Można wybrać naprawdę wiele aktywności, od popularnych fitnessowych, gier sportowych, nawet po obóz narciarski. Jeżeli chodzi o rekreację, to zapraszamy serdecznie na wszelkie rodzaju obozy sportowe, i żeglarskie, i narciarskie, i różne inne ciekawe akcje. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to tutaj mamy bardzo szerokie pole do zagospodarowania dla wszystkich osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Posiadamy również sekcję sportową dla tychże osób i rywalizujemy w integracyjnych przez Polski AZS. I nasza wisienka na torcie, czyli sport, prowadzony głównie przez Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Gdańskiego, to ponad 20 sekcji sportowych regularnie trenujących, do których serdecznie zapraszamy. Ponad 40 dyscyplin, w których startujemy w cyklu akademickich Mistrzostw Polski. Uwaga, mamy czwarte miejsce w Polsce na ponad 100 kilka uczelni. Oraz sekcje sportowe, które zapraszają z wszystkich pierwszoroczniaków. Także jeżeli miałaś jakieś zaplecze sportowe, to zapraszamy serdecznie do naszych sekcji sportowych. Tam znajdziesz swoje miejsce nie tylko w zespołach ligowych, siatkówki, kobiet, koszykówki, kobiet, futsalu mężczyzn i piłki ręcznej mężczyzn, a również w innych sekcjach sportowych. Zapraszamy serdecznie i nie bój się, bo sport jest fajny i fajnie można sobie spędzić czas na studiach, rywalizując sportowo z koleżankami i kolegami. Drodzy studenci pierwszego roku, jednym z obowiązkowych przedmiotów na Waszej liście zajęć będzie lektorat z języka obcego. Rozpoczniecie go już w październiku lub później, w kolejnych miesiącach nauki. Na większości kierunków lektoraty prowadzą wykładowcy z Centrum Języków Obcych. Aby zapisać się na nasze zajęcia, zalogujcie się na portalu studenta, wybierzcie zakładkę Zapisy na lektorat, właściwy język, a następnie koniecznie wypełnijcie test plasujący online. To na jego podstawie będziemy mogli przypisać Was do właściwej grupy lektoratowej. W naszej ofercie aktualnie mamy język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, a także język polski dla obcokrajowców. Podczas naszych lektoratów nauczycie się języka ogólnego o profilu akademickim, języka specjalistycznego. Będziecie mieli również szansę doskonalenia wszystkich czterech umiejętności językowych: słuchania, pisania, czytania i mówienia. Po zakończonym kursie Centrum Języków Obcych wystawi Wam bezpłatny certyfikat poświadczający poziom Waszych umiejętności językowych według skali CEFR. Wszystkie szczegóły odnośnie naszych lektoratów oraz zapisów znajdziecie na naszej stronie internetowej cjo.ug.edu.pl w zakładce Studenci. Droga studentko, drogi studencie, jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami, możesz uczęszczać na zajęcia językowe razem z grupą lub zdecydować się na lektorat indywidualny. Więcej informacji również na naszej stronie, a także w Biurze do Spraw Osób z Niepełnosprawnością UG. Oprócz obowiązkowych lektoratów, Centrum Języków Obcych realizuje także komercyjne kursy językowe. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ciekawą i atrakcyjną cenowo ofertą, która w tej chwili obejmuje kilka języków i specjalności. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Kursy komercyjne. Zapraszam serdecznie do kontaktu z Centrum Języków Obcych i trzymam kciuki za Wasze pierwsze kroki w murach naszej uczelni. Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego to jednostka uczelni, której głównym zadaniem jest wspieranie studentów i absolwentów w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Biuro Karier służy pomocą poprzez poradnictwo zawodowe, oferuje pomoc w poszukiwaniu stałej i dorywczej pracy, staży, praktyk, a także wolontariatu. Pracownicy biura pomagają studentom i studentkom tworzyć poprawne CV, przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych, rozwijać swoje kompetencje, budować ścieżkę kariery zawodowej, odkrywać swój potencjał i możliwości. Oferty pracy, praktyk i staży udostępniamy na stronie internetowej Biura Karier biuro-karier.ug.edu.pl, do której ma dostęp każdy student i absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.
na co dzień współpracujemy z pracodawcami i firmami reprezentującymi zróżnicowane branże, a także z instytucjami sektora publicznego, samorządowego, rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Tym samym jesteśmy pomostem między uczelnią a rynkiem pracy, studentami a pracodawcami. Wspieramy studentów poprzez indywidualne doradztwo zawodowe, coaching, ale również organizujemy warsztaty, szkolenia, spotkania z pracodawcami, cykliczne, odbywające się dwa razy w roku targi pracy. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, a szczegółowe informacje o nich znajdziecie na naszej stronie internetowej, Facebooku i Instagramie. Ponadto Biuro Karier angażuje się w działalność międzynarodową. Pomagamy także studentom zagranicznym oraz osobom z niepełnosprawnościami odnaleźć się na rynku pracy. Mieścimy się w kampusie Oliwskim w budynku Starego Rektoratu, ulica Barzyńskiego 1A na pierwszym piętrze. Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy dla Was. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Gdańskim dysponuje różnymi formami wsparcia dedykowanymi dla studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Wśród najbardziej popularnych form wsparcia oferujemy m.in. adaptację procesu kształcenia, usługę wsparcia asystenta dydaktycznego, indywidualne lektoraty językowe, wypożyczalnie sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, a także wsparcie w transporcie na uczelnię dla osób poruszających się na wózkach. Biuro ponadto wspiera i zapewnia dostępność uczelni dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Więc jeśli jesteś studentem lub doktorantem z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami i jesteś zainteresowany wsparciem udzielanym przez BON, śmiało zgłoś się do nas. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej pod adresem bon.ug.edu.pl. Witam, nazywam się Michał Biełuszko, jestem kierownikiem Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego Alternator. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich studentów, a w szczególności do studentów pierwszego roku. Akademickie Centrum Kultury skupia swoje działania w czterech podstawowych strefach. W strefie muzyki, teatru, tańca oraz w strefie interdyscyplinarnej. To tutaj dzieją się najciekawsze rzeczy i studenci wszelkich kierunków i różnych wydziałów mogą przyjść, włączyć się jako widzowie, ale również jako aktywni uczestnicy i organizatorzy wszelkich działań. Najciekawszymi w ostatnich latach projektami, które były realizowane z naszym udziałem, są standardowo koncerty z okazji jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego, które przybierają różną formę. Od występów tanecznych, przez koncerty muzyczne, pokazy filmowe organizowane przez nasz DKF Miłość Blondynki, który co czwartek zaprasza wszystkich miłośników kina na niecodzienne pokazy filmowe. Działania strefy interdyscyplinarnej obejmują literaturę, ale również festiwale podróżnicze, które skupiają młodych podróżników, dają im możliwość prezentacji swoich dokonań zrealizowanych w ostatnich latach. Jednym z ostatnich projektów, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, jest Megafon. Megafon to projekt skierowany, tak jak wszystkie inne, do studentów, ale wychodzący zdecydowanie szerzej, jeśli chodzi o możliwości promocji i pokazywania tego, czym oni na co dzień się zajmują. I tak nieoczywiste połączenia jak doktorant biotechnologii i śpiew, czy studentka filologii germańskiej i malarstwo. Są to te działania, które między innymi są prezentowane w publicznych przestrzeniach, skupiają bardzo dużą rzeszę studentów i innych odbiorców. Tak więc, jeśli macie pomysły albo chcecie się dołączyć do już działających grup w Akademickim Centrum Kultury, to zapraszamy do naszego biura, które znajduje się w 13. Tutaj oprócz miejsca, w którym możecie zdobyć informacje i wsparcie, znajdują się sale warsztatowe oraz sale ćwiczeń, które udostępniamy wszystkim chętnym, którzy chcieliby rozwijać swoje hobby i zainteresowania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową
ack.ug.edu.pl. Oczywiście profil społecznościowy na Facebooku, ACK Alternator i w innych mediach społecznościowych. Po wpisaniu takiej nazwy jak ACK Alternator na pewno nie będzie żadnego problemu, żeby nas odnaleźć. Witając Was serdecznie w gronie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, gorąco zachęcam do aktywnego udziału w życiu uczelni. Dzieje się tutaj naprawdę wiele. W zasadzie codziennie odbywają się interesujące i wartościowe wydarzenia organizowane przez samorząd studencki, koła naukowe czy rozmaite jednostki uczelniane. O wielu takich inicjatywach możecie dowiedzieć się czytając Gazetę Uniwersytecką, która jest czasopismem dedykowanym szerokiemu gronu osób związanych z Uniwersytetem Gdańskim. Nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym, emerytowanym pracownikom uczelni, doktorantom, absolwentom, no i oczywiście również Wam, studentom, którzy stanowicie najliczniejszą grupę w społeczności naszej Alma Mater. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące życia uczelni, artykuły poruszające tematy z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, a także sportu akademickiego i kultury akademickiej. Dlatego zachęcam Was do lektury i do współpracy. Chętnie podejmujemy tematy studenckie, dlatego jeżeli będziecie chcieli podzielić się z naszymi czytelnikami różnymi ciekawymi inicjatywami, opowiedzieć nam o swoich sukcesach, nasze łamy są również dla Was. Do zobaczenia.